Na okręgu zaznaczono 6 różnych punktów. Ile różnych wielokątów wypukłych o wszystkich wierzchołkach w tych punktach można narysować? Rozwiązanie tego zadania z kombinatoryki zaczniemy od narysowania rysunku poglądowego, to znaczy narysujemy okrąg i zaznaczymy na nim 6 dowolnie położonych punktów, 3., 4., 5., no i powiedzmy 6 niech będzie gdzieś tutaj. No i teraz zastanówmy się, jakie wielokąty my musimy tutaj zliczyć. Mają to być tylko wielokąty wypukłe, czyli będą nas interesowały takie porządne trójkąty, czworokąty, pięciokąty i sześciokąty, które są wypukłe, odrzucamy te przypadki w klęsłe. No więc tak, na początku może zastanówmy się, ile tutaj jest trójkątów, ile trójkątów możemy utworzyć z tych 6 punktów. Oczywiście, żeby narysować trójkąt, to wystarczy, że wybierzemy sobie 3 punkty spośród tych 6 punktów, na przykład ten punkt i ten, no i wówczas powstałby nam taki trójkąt. No i to jest jeden z iluś tam możliwych przypadków. Równie dobrze moglibyśmy wybrać na przykład ten punkt i ten punkt, no i wówczas by nam powstał jakiś inny trójkąt. Można byłoby sobie zatem zadać pytanie, ile jest takich wszystkich możliwych trójkątów, no i to jest pierwsza rzecz, jaką tutaj ustalimy. Żeby stworzyć trójkąt z 6 punktów, no to musimy wybrać 3 punkty. Zatem można sobie postawić pytanie, na ile sposobów można wybrać 3 punkty spośród 6 punktów? I na to pytanie odpowiada coś, co nazywamy symbolem Newtona. Ja napiszę może na początku wzór ogólny. Mianowicie, jeżeli spośród n elementów chcemy wybrać k, no to liczba sposobów, na jakie możemy to zrobić, określa właśnie symbol Newtona. Zapisujemy go w taki sposób, nawias tutaj bez kreski ułamkowej i czytamy to w sposób następujący n nad k. No i ten symbol Newtona wyraża się następującym wzorem: n silnia podzielić na k silnia razy jeszcze n minus k silnia. No i my właśnie teraz skorzystamy z tego wzoru, z symbolu Newtona do policzenia, ile jest tych wszystkich możliwych trójkątów, to znaczy ile trójkątów możemy utworzyć, mając do dyspozycji 6 punktów. Czyli krótko mówiąc, z 6 punktów wybieramy 3 punkty na 6 nad 3 sposobów. Od razu, ponieważ musimy policzyć liczbę wszystkich wielokątów wypukłych, to policzmy także, ile możemy utworzyć czworokątów wypukłych, czyli na ile sposobów możemy spośród 6 punktów wybrać 4 punkty. Także policzmy, ile jest pięciokątów wypukłych, czyli na ile sposobów spośród 6 punktów możemy wybrać 5 punktów. No bo oczywistym jest, żeby utworzyć pięciokąt wypukły, to musimy najpierw wybrać 5 punktów spośród 6 możliwych. No i jeszcze na końcu, ile możemy utworzyć sześciokątów wypukłych. Tutaj tak naprawdę moglibyśmy napisać od razu 1, bo jest tylko jeden przypadek. Musimy bowiem wziąć wszystkie 6 punktów. No ale już napiszmy w tej konwencji, czyli na ile sposobów z 6 punktów możemy wybrać 6 punktów. No i to jest wszystko, co musimy tutaj policzyć. 4 symbole Newtona, a tak naprawdę 3, bo to jest równe 1 z definicji. No i to się równa. Zacznijmy to liczyć. 6 na 3 z tego wzoru to będzie 6 silnia podzielić na 3 silnia razy 6 minus 3, czyli także razy 3 silnia, plus dalej drugi symbol Newtona. Na górze 6 silnia, a na dole 4 silnia razy 6 minus 4, czyli razy 2 silnia. No i dalej kolejny symbol Newtona, 6 silnia podzielić na dole będzie 5 silnia razy 6 minus 5, czyli razy 1 silnia, czyli po prostu razy 1 napiszę już. No i jeszcze plus ten ostatni symbol Newtona, jeżeli na górze i na dole jest taka sama liczba, no to zawsze będzie po prostu 1. To się dalej równa i liczymy, ile to jest. 6 silnia skraca się z 3 silnią, także tu zostaje 1, a tu zostanie pozostały iloczyn, czyli 4 razy 5 razy 6. No bo oczywiście 6 silnia to jest iloczyn liczb od 1 do 6. 1, 2, 3 skróciła się z 3 silnia i zostało to, co tutaj napisałem. Czyli mamy tak, 4 razy 5 razy 6 podzielić na 3 silnia, czyli na 1 razy 2 razy 3. Tej jedynki tak naprawdę mogłem nie pisać, bo ona tutaj nic nie wnosi. Za chwilę to uprościmy, tylko przepiszę kolejne składniki tutaj naszej sumy. 6 silnia skraca się z 4 silnia i w tym przypadku na górze zostaje 5 razy 6, a na dole zostaje 2 silnia, czyli po prostu 2. No i jeszcze ostatni, przedostatni przypadek. 6 silnia skraca się z 5 silnia, na górze zostaje 6, na dole 1, czyli to jest po prostu 6 i jeszcze plus 1 mamy.
No i to się równa. I liczymy, ile tutaj jest. 2 razy 3 to jest 6, skraca się z 6, zostaje 4 razy 5, czyli 20. Tyle mamy trójkątów. Tyle trójkątów można zbudować z 6 punktów położonych na okręgu. Dalej plus liczba czworokątów, jakie możemy zbudować. Dwójka się skraca z 6, 3, 1, 5 razy 3, 15, plus dalej 6 podzielić na 1, czyli plus 6. Mamy 6 pięciokątów. No i mamy jeszcze jeden sześciokąt. To się równa. No i sumujemy, ile to w sumie wychodzi. 20 plus 21 to jest 41, plus jeszcze 1, 42.